coś wam leci z maski. Odwracamy się. Elo, elo! W ogóle jest tak wspaniały dzień, jest takie super słońce. Usta też mam wspaniałe, pewnie jak zauważyliście. No, wróciły mi, ale już mi schodzą. Już jestem coraz bliżej dojścia tego, co to w ogóle jest. Ale dobra, nie o tym. Jest tak pięknie. Musicie to w ogóle zobaczyć. On jest naprawdę szybki. Dobra, przynajmniej mam chwilę spokoju dla siebie. Jak widzicie, w naszej sypialni już zaszły pierwsze zmiany. Nie jest to jeszcze efekt końcowy całej metamorfozy, ale niedawno przyjechało do nas łóżko. Piękne po prostu łóżko marzeń. To jest tak naprawdę pierwsze nasze własne łóżko, więc wyjątkowo się nim jaramy. Jak na nasze zbolałe ciała sportowe, no to jest idealny i w końcu takie jak chcieliśmy. To łóżko jest z Azarbi Art, bo pewnie będziecie pytać, zostawiam wam linka w opisie i tam też wam dołączę nasz kodzik rabatowy, który mieliśmy, więc możecie skorzystać. No i cóż, myślę, że trzeba zacząć się ogarniać, bo dzisiaj jest dobra misja. Nagrywamy wyścig Albi versus eBay Kelis i w tym odcinku ogłosimy trzech półfinalistów i już niedługo okaże się, kto wygra e-bike i go odwiedzimy. Wpadłam na pomysł, żeby moją porodną przemianę zrobić sposobem z TikToka, także uwaga! What the hell is beauty mode? What does this do? Oh damn! Okay! Dobra. Lecimy, bo Mateusz już zrobił śniadanie. Mateusz, jestem piękniusia. A to coś nowego? Przecież ty zawsze jesteś piękniusia. Dobrze, królowa tak, jest słuchaj, mam dla ciebie śniadanie. Jogurt co pan ma? Grecki, bo nie było naturalnego. Protein granola, masło orzechowe, triple nut, czyli takie mieszane orzechy. Na te dwie rzeczy w ogóle mamy kod rabatowy. Link w opisie, bo Pamela jest w teamie My Protein. Miód, wiórki kokosowe. I takie cranberries. Realnie najlepsze miejsce na ziemi, żeby spożyć śniadanie. Siema! Siema. A to jest Kyryl, nasz montażysta, jeszcze nie poznaliście. Ale jest, no, wystrzałowy gość. Dobry surfer. Wariant. Tu mamy w ogóle jego deskę. Ej! Kyryl, kiedy wbijamy do wody? Co? A, robimy to! A! Let's go! Koral, a ty gdzie? Koral! Koral! Koral, a ty gdzie? Ej, Koral się obraził na was! Koral, dawaj! Chodź. Yeah. Koral surfer! No i popłynęli. Koral! Najlepiej! Kapitan Castanello! Słońce może jest, ale jak widzicie po moim ubiorze, ciepło, no. Tak średnio. Koral, ratuj się kto może. Twoje pierwsze pływanie. Ahoj, ahoj, tam. Koral. Odpłynęli. Przykro mi, no. Ty już miałeś swoje pływanie. No naprawdę podziwiam. No to pojechaliśmy nagrywać. Nie zgadniecie co? Adrian doznał kontuzji, a właściwie wylewu. Dojechaliśmy na miejsce startu, mieliśmy właśnie startować w Galerii Mokotów, żeby po centrum przeprowadzić ten cały wyścig. Ale podjeżdżamy tutaj i nagle słyszymy nasi operatorzy, ej! Ej, widziałeś? Ej, weź mi powiedz. No, czekaj. Coś wam leci z maski! Odwracamy się. Thank you.
Siemano, słuchaj, dzwonię do ciebie, bo Seba nie odbiera z arkuszowej. Ja mam pytanie, bo nie miał płynu w chłodnicy. Dolałem, nie wiem czy nie dolałem do maksa, ale w każdym razie przed chwilą zaczęło mi parować z silnika i teraz patrzę pod spodem, że mi cieknie. No. Czy to jest jakaś lipa? W sensie, że co, że mogło rozerwać zawory, czy... No, wiele rzeczy mogło się stać, nie odpalaj już go. Ja bym grudził na lawetę, wiesz. Mógłbyś? Mówię, z prywatnego dzwonisz. A, no, bo z paneli telefonu. Nie chciałbyś, żebym miał do niej numer, co? Ja chciałbym zamówić lawetę. Jestem w galerii Mokotów przy ulicy. Jaka to jest ulica? To jak ci idzie wkręcanie haka do lawety? Ej, no to stop wylewu jeszcze przed startem, nie? No. Także ale, prawdopodobnie mam duże szanse w tym wyścigu. Ale właśnie na szczęście mamy rowery spakowane. Ej, bez zipu! Wrócimy sobie rowerami do domu. Ej, ale kiedy oni go naprawią, bo jak to no nie wiem, no laweta ma być za 15-20 minut już, więc... Będzie na niedzielę odcinek, ja obiecałam. Ej... No, nie, bo jest konkurs, musi być na niedzielę, Mateusz. No, no nie, no mam nadzieję, że na niedzielę uda nam się to nagrać. W ogóle kiedyś też podszedł do nas taki chłopczyk na evencie i powiedział: ja to was lubię oglądać, bo wam to wszystko tak nie wychodzi. So true. Miał być wyścig, a nie wyciąg. Ej, nie wyglądam cię na takiego świadka zdarzenia? Przyjeżdżałam rowerem, a tu nagle wyciek z chłodnicy. Strach, strach, strach i przerażenie. Dobra, Mateusz, nie łam się. Teraz odcinek rowerkiem na niedzielę będzie. Będzie, nie poddamy się. Obiecuję, będzie wyścig. Cześć, dzięki!